Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Jest niedziela, ja właśnie wróciłam z pracy, także jest późno, bo jest 19:30 wieczorem, ale mama mi dostarczyła do pracy nowiutkie pudełko Glossy Box, także stwierdziłam, że od razu je otwieram, bo jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Nie otwierałam żadnego maila ze sneak peekiem. Na YouTubie mi się nic już nie wyświetla, jeżeli chodzi o Glossy Box. Chyba YouTube się zorientował, że nie chce tych filmów oglądać, bo lubię ten efekt niespodzianki. Także Glossy Box, powtarzam, chyba nie muszę nic mówić, no ale miesięczna subskrypcja, 13 funtów miesięcznie i zawsze przychodzą w takim czarnym pudełku. Nigdy nie ma problemu z Glossy Box. Tam za mną, to czerwone pudełko, które widzicie, to właśnie tutaj, to jest Glossy Box z zeszłego miesiąca, gdzie ja dostałam wydanie diabelskie. Tym razem mamy pudełeczko standardowe, czyli ich takie normalne. Poczekajcie, zrobię sobie zdjęcie do ikonki. Ciekawe, czy złapię ten moment. No nieważne, taka ja głupia. W środku mi się zawsze to też podoba, te różyczki. No i mamy tutaj ładnie zawiązane z tą rzeczką. I tutaj mamy, co jest w środku. I jest zapakowane tak. Jestem mega, mega ciekawa. Pierwsza rzecz, którą tu widzę, już mi się nie podoba, Wam powiem. Także zaczynam od tego. Jest to Deluxe Mini Gentle Skin Cleaner z firmy Catapil. To jest taki produkt. Nie wiem, co to jest, powiem Wam szczerze. Tu jest napisane, did you know that the winter... Aha, czyli... Ten produkt pomaga nam usunąć make-up, brud i zanieczyszczenia z naszej twarzy, z naszej skóry. No to jest takie trochę średnie, to się daje na twarz i do tego się daje po prostu ciepłą wodę i się tym myje. Powiem Wam, jestem średnia z tego zadowolona, ale Deluxe Mini wersja tego kosztuje, słuchajcie, całe funt 10, to jest masakra. Nie podoba mi się ten produkt i pierwszy produkt jestem na nie. Nie. Ok, kolejną rzeczą, którą tutaj widzę, co oni tu dali w tym miesiącu, słuchajcie. Czarną herbatę i czerwoną herbatę. Gdzie oni herbaty dają? Zobaczcie, herbata owocowa i herbata zwykła. Takie herbaty, one są za 84 pi 1, a całość kosztuje 10 funtów. Co to jest za herbata z firmy Off Black? Dajcie znać, czy piliście kiedyś taką herbatę z Off Black. No ale, no nie wiem, to są 3 produkty, 4, 5, 6. Nie wiem, który to... Aha, poczekajcie, bo to są ekstrasy, bo ja mam tutaj raz, dwa... 3 produkty, 4 produkty normalne. Nie wiem, które to jest ekstra, no ale okej. Nie jestem za bardzo zadowolona. Kolejną rzecz, którą już widzę, że może mi się spodobać, to jest z firmy Mud Mask. Leave Me On Winter Mask. Ochrona, nawilżenie, reparacja, nawilżenie i przeciwstarzeniowe się. Słuchajcie, z tej firmy Mud Mask. To jest bardzo dobra firma, oni robią bardzo drogie kosmetyki, ja mam z nich, co ja mam z nich? Mam różne produkty z nich, ale przeczytajmy sobie dokładnie, o co tutaj chodzi. It's time to treat you in lightweight hydrant of rich, czyli to jest po prostu, słuchajcie, maska, która daje nam, jak tutaj jest napisane, niewidzialną ochronę na naszą twarz, która chroni nas przed zimnem, ale także reperuje nam jakieś właśnie jakieś, jak mamy po sywkach, czy tam dziurki, nie po dziurki. Pisze tutaj, że po umyciu swojej twarzy trzeba narazić warstwę tego i można wyjść spokojnie na dwór. Cena tego cuda to 43,50. Na początku myślałam, że to jest pasta do zębów. Także się cieszę, że to nie jest pasta do zębów. 43,50. Bardzo się cieszę z tego produktu. Słuchajcie, ponieważ naprawdę, tak jak powiedziałam, lubię tą markę i ona jest warta swojej ceny. Ja nie dam sobie na twarz tego, bo mam jeszcze podkład. Ale bardzo fajnie, naturalnie pachnie. Ale powiem Wam, że dam na rękę i czuję od razu taką skórę dziecka. Naprawdę super. Jestem bardzo zadowolona z tego. Myślę, że to będzie mój produkt number one. Kolejną rzeczą, którą tu widzę, już mi się podoba, jest to balsam do rąk, indyjska róża i słodkie orzechy.
z firmy Rituals. Ja uwielbiam tą firmę, także mega, mega się cieszę. I koszt tego, kochani, to jest 9,90. 9,90, 10 funtów. One to nie są tanie produkty, także sprawdźmy sobie. Na razie jeszcze nie czuję zapachu. Czuć. Ale to jest taki... taki faktycznie taki indyjski zapach. Taki jak ktoś mieszka w Anglii i ma znajomych z Hindusów, to oni czasem tak pachną. To nie jest brzydki zapach, ale jest fajny, naprawdę jest fajny. I powiem Wam, że again chciałam powiedzieć po angielsku, że po raz kolejny czuję, że ta skóra jest... O Jezu, ale jak jest nawilżona, natłuszczona. Nie wiem, tego nie widać. Jest mega. Powiem Wam wow. Także te dwa produkty... to jest dla mnie rewelacja i zobaczcie, tutaj już mamy 50 funtów. Także herbata i ten pierwszy produkt zapowiadały, że to pudełko będzie beznadziejne, ale jednak może nie jest tak źle, słuchajcie. Zostały nam dwa produkty. To jest produkt z Keratin Oils. Olejek do włosów z firmy Keratin Oil, który ja ogólnie uwielbiam tą firmę, jeżeli chodzi, zobaczcie, ja mam już przygotowaną na kąpiel z tej samej firmy, tak, z macadami oli, oni mają też takie odżywki, to jest z poprzedniego pudełka, ja jutro mam przygotowaną i to jest taki olejek i można było dostać jeden z trzech i koszt tego to jest 2,50. Jestem bardzo ciekawa, bo to w ogóle wyglądają jak te oleje hinduskie, a hinduski, musicie przyznać, mają włosy rewelacyjne, takie gęste, zdrowe, lśniące, strasznie im zazdroszczę tego. Także jestem bardzo ciekawa tego oleju. Będę musiała gdzieś wyczytać, jak to działa i produkt ten ma 3 ml, także myślę, że pewnie na dwa mycia maksymalnie, bo ja lubię tego produktu dawać dużo. No i teraz ostatni produkt, ostatni, jest to Candy Cosmetics Glow Up Mist. Czyli po prostu to jest taki, co się pryska twarz tym i takiego glow nadaje. I słuchajcie, to jest primer, tak, setting spray, czyli mamy Forgot Tool Skin, this 2-in-1 shimmery primer and setting spray, czyli możemy tego użyć, a raczej powinniśmy i jako primera, czyli przed makijaż i po makijażu i ma to nam pomóc w trzymaniu tego dłużej oraz nasza skóra powinna być świecąca, taka rześka i zdrowa. Także słuchajcie, bardzo fajnie mi się to podoba. To kosztuje 20 funtów. Fajne markowe trzy rzeczy są w takim pudełeczku. Powiem Wam, że te trzy ostatnie produkty, ale ładne. O Jezu, jaki to ma kolor, zobaczcie. Widzicie, widać to. OMG, to jest po prostu przepiękne i to jest oczywiście produkt pełnowymiarowy, 120 ml, ja sobie muszę tym psiknąć na rękę. O wow. To jest bardzo ładny, może nie ładny, ma bardzo ładny zapach, ale ma fajny zapach i to ma, nie widać tego chyba. To ma taki bardzo, ale to bardzo delikatne drobinki. Czy to nie jest takie chamskie, że świecimy się jak to, ja mówię, psu jajca? Tylko tak fajnie. Jestem mega zadowolona z tego produktu. Nie mam nic z Candy Cosmetics. Nie mam w ogóle żadnych mistów do przed, po makijażu, żeby ta twarz wyglądała bardziej taka świeża. O, no ja jestem zakochana. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow. Powiem Wam tak. Jak zobaczyłam te dwa pierwsze produkty, pomyślałam, że to pudełko to będzie porażka, no bo herbata, no ta herbata to chyba była gratis, no bo to jest ekstra, także nie liczmy. Także ten produkt, ten cleanser do twarzy, ja go użyję, bo to jest małe, ale ten gliz za 20 funtów, zobaczcie, to 20 funtów, to 10 funtów, to mamy 30 funtów i maska za 43, to już jest 73 funty w tych rzeczach, które akurat mi się mega, mega, mega podobają. Do tego ten olejek na włosy, on akurat tylko 2,50, ale też jest fajny. Naprawdę powiem Wam, oczywiście nie dam temu pudełku 10 na 10, bo ten jeden produkt najbardziej mi zrobił, ale to jest mocne 9 na 10, szczególnie najbardziej jestem zadowolona, jakbym miała wybrać jeden produkt, bym mogła zatrzymać tylko jeden produkt, to bym wybrała właśnie ten glow, bo to jak to wygląda na skórze, wow, Candy Cosmetics, po prostu mega, no aż nie mogę się, ja mam nadzieję, że to będzie widać tak pięknie, jak to się, o wow, o
kocham, kocham, kocham. Rituals. Kto nie lubi Rituals'a? Czy jest ktoś na moim kanale, kto nie lubi Rituals'a? Jeżeli tak, napiszcie pod spodem. Nie bójcie się, nie zlinczuję was, ale byłabym w szoku, bo nie znam nikogo, kto nie lubi Rituals'a. No i Mad Mask naprawdę fajne ma produkty, także wow, wow, wow. Zaczęło się beznadziejnie, a kończy się rewelacyjnie. Jestem mega zadowolona, zresztą chyba widać po mojej face expression, bo ja sama widzę, że szaleję, ręce mi chodzą. Także słuchajcie, dziękuję Wam, że byliście ze mną, bo już jest 10 minut. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, proszę zróbcie to właśnie teraz. Wciśnijcie też dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. U mnie będzie się zawsze coś działo, niedługo powstanie za mną tło, także nie będzie już nudno. No i co? I dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, łapki w dół, tak samo, bo poświęciliście mi czas. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Buziaki, kochani. Pa, pa.